była osobista interwencja pana prezydenta po wizycie mojej córki, a następne 5 butelek na 11 dobę po interwencji pani Joasi Gadzińskiej. Ja mówię, to rzeczywiście ma pan powód do radości. 75 litrów wody na 12 dni na 10 osób. No to jest luksus, mówię, nie do opisania. A pan dyrektor na to mnie, pani powinna i tak się cieszyć. Ja mówię, ale z czego? Że ma pani dach nad głową. Ja mówię, proszę pana, przepraszam, pan chyba mnie pomylił z jakąś patologią społeczną, bo że ja mam dach nad głową, że on mi jeszcze nie spadł, to jest tylko zasługa mojego męża, że te sufity się jeszcze trzymają, a dwa, ja płacę za to mieszkanie. Ja nie jestem tu dzięki pana łasce, że pan mnie nie eksmituje, bo ja mam jakieś zaległości czynszowe. No jak w ogóle tak się można odezwać? My w końcu zawsze byliśmy w takim zawieszeniu i tak, ładujemy w to, no bo mieszkać musimy, ale to co państwo właśnie widzieliście, to już postanowiliśmy, że nie ma co, no bo w sensie to jest już bez sensu, jak tu wygląda, to znaczy, tak ja, jak ja wygląda. Ja państwu powiem, ja nie wiem jak było 15 lat temu, no, ale ja dlatego pan to się mówię pan, to najbardziej aktualne informacje, od tego się trzymajmy. Ja pamiętam w każdym razie przez najbardziej aktualne ustalenia są takie, że z tego budynku prędzej czy później lokatorów zabierzemy. O, to mam nadzieję, że prędzej. No, to będzie. I cały ten budynek, oficyna, łącznie z łącznikiem do granicy budynku numer 2 od ulicy Długiej. Tu mąż wziął wapnem, bo to było jak było. Tu i tak mi ale już mamy. Renta wapnem, będziemy tynkować to wszystko. No przecież to jest śmiechowate i dlatego na dole to wygląda tak, jak wygląda, a tutaj, ale już nie mamy siły, już nie malujemy, nie tego, ja mówię, są esyklorysy, ale no a teraz zapraszamy dalej, bo to trzeba zobaczyć. Dobra. Czyli mamy iść w tak, bo państwo zobaczycie też pięknie zabezpieczone strychy. A pan